Cześć wszystkim, znowu PN7, dalszy ciąg Karkar. Dobra, trochę poopylałem rzeczy. Zauważyłem też, że pierścienie naładowane się stakują. Więc mamy 15 zręczności, prawie za nic. To dobra informacja, bo zręczność daje nam więcej punktów akcji podczas walki turowej. Poza tym, jak widzicie, tak... Jeffrey, spodobała mu się jego szata. Trochę ma mniej obrony przed, tak, odporności na obrażenia niż zbroja ćwiekowana, ale ma więcej AC i ma jakieś dodatkowe odporności, więc jemu się spodobała. Dałem mu też ten pierścień odporności przeciwko truciznom, ponieważ okazało się, że on również daje dodatkowe AC, a jemu się to akurat przyda. Dobra, z innych rzeczy... Ten pierścień, który znaleźliśmy, to takie coś, daje po prostu parę różnych odporności. Dałem to Sogowi, chociaż nie, on nie jest w stanie tego w pełni wykorzystać. Dostaje tylko plus 7 zamiast plus 15, ale trudno. I ten topór, który znaleźliśmy, się okazał bardzo potężnym toporem. Tak, plus 20 do obrażeń, 25 do 34. To jest dużo więcej niż ten Power Axe. Co prawda Toriel też nie korzysta w pełni z tego, nie ma wystarczająco uzdolnienia magicznego, ale i tak jest to dla niego póki co najlepsza broń. Dobra, to tyle. Czy mówiłem coś o zamku Washbury? Miałem na myśli Tyranckie Stowarzyszenie Zoologiczne. Tutaj jest coś takiego. Replika czaszki Bellugrima, ostatniego z wielkich smoków, została znaleziona w jego leżu. Jest nawet pokazane, gdzie jest to jego leże. Ostatnie jajko, tutaj tajemniczy safe i w sumie tyle. Dobra, nic więcej tu nie mamy do zrobienia. Chcieliśmy tylko spojrzeć na ten... Chcieliśmy tylko spojrzeć na tą czachę, ponieważ to odkryje nam nową lokalizację. A ta lokacja jest... Zaraz zobaczycie, gdzie... I... Tutaj. Leże Bellugrima. Dobra, biegniemy tam. Ciekawe. Bez żadnych przerw. Dobra, w każdym razie... Miejsce ostatecznego spoczynku Bellugrima, ostatniego z wielkich smoków. Jaskinia została znaleziona przez Sir Waltera Ginsberga w 1756. Zrobili z tego atrakcję turystyczną. Dobra, tu jest właściwy szkielet. Generalnie nic ciekawego byśmy tu nie mieli, gdyby nie to, że część jaskini jest zablokowana. Właśnie. Dobra. Czy ty, pies, możesz to zaatakować tak, żeby inni się na to nie rzucili? Dobra, nieważne. Cel osiągnięty. Dobra. Co tu chcemy zrobić? Chcemy zejść niżej. Dobra. Okazuje się, że... Bellugrim nie był ostatnim żyjącym smokiem w ogóle. Tutaj są jeszcze jakieś smoczydła. Hmm.
No i dobra, i... jedziemy. Dobra, czy oni coś mają? Nie mają nic przy sobie. Tak tam ekspy 6000... 6500. Dobra. Nie spodziewam się tutaj zbyt dużych problemów. Po prostu będę szedł. Ja. Chciałem iść do przodu i mordować wszystko. Dobra, nie wiem, w którą stronę powinniśmy iść. Pójdziemy tędy. Dobra, czekajcie, wyciszę telefon. Dobra. I tak. Jakieś skrzynia, dobra. Przyszliśmy tutaj rabować. Może nawet trochę ekspów złapię. Ładnie. Ta trochę amunicji schodzi w ten sposób, ale jesteśmy na to przygotowani. Dobra, trochę rzeczy. Magiczne coś. Przynajmniej mam to. To jest... potka przyspieszenie. Jestem na skraju większego obciążenia. Trzeba uważać. Dobra. Gratulacje, Jeffrey. Widziałem, że rzuciłeś nad pioruny. Jest bardzo ciekawe, ponieważ znasz również ciemną nekromancję. Powinieneś używać też krzywdy. No cóż, nie będę narzekał. Pioruny też są dobre, nawet lepsze. Nie by było, jakby Jeffrey częściej rzucał zaklęcie. Przy okazji, tak. Myślałem o jakichś innych postaciach, które chciałbym zrobić w Arcanum. Myślałem też o kompletnie złym magu. Dobra, kolejny taki sama macka. Kompletnie złym magu i zacząłem przeglądać zaklęcia. Okazało się, że Multiverse Edition wprowadza również dużo zmian w zaklęciach. Na przykład w przyzywaniu familiar, czyli... wypadło mi słowo... chowaniec, to było zaklęcie 5 poziomu. Teraz jest zamienione z Hellgate. Jakby... wcześniej to był Guardian Ogre, Hellgate i potem familiar, to zamienili, że teraz przywołanie przy... chowańca jest wcześniej dużo. W ciemnej nekromancji jest to zmienione. Conjure Spirit i Harm zostały zamienione miejscami. Trochę szkoda, bo wtedy można... zazwyczaj jak się robiło maga, można było brać właśnie krzywdę za jeden punkt i to był bardzo dobry czar ofensywny. Teraz trzeba wydać dwa punkty, żeby go zdobyć. Na przykład w ogniu zmienili czar. Tutaj była ściana ognia, została zamieniona na aurę ognia. Poza tym za bardzo nie widzę zmian. A poza tym w... tutaj chyba też zmienili Illuminate, to czar, który sprowadza światło. Wcześniej chyba był na drugim poziomie. Czy coś takiego. Więc tak, te zmiany balansujące, również objęły też sporo czarów. Więc fajnie, fajnie.
kolejne takie same szaty. Już je raz spotkaliśmy. Okej, tutaj jest jakiś większy smok. Aha, skupię się na tym. Nie zdążyłem. Dobra. Może nie dużej ilości, ale grosz do grosza. Dobra. Książka. Spojrzymy na nią. I... zidentyfikowana broń. Dobra. Geoffrey, potrzymasz mi to. Książka chyba opowiada o krakaturze. Tak. Dokładnie nie będę tego wszystkiego czytał. O, zadawał się też coś Derian K. Skradł ich sekret. Z tego co pamiętam dobrze, to Krakatur był takim gościem, który chyba właśnie zamordował tego Bellaroga i potem wypił jego krew i w efekcie stał się takim jakby półsmokiem. Czy coś takiego. Mniej więcej wygląda jak te stworzenia. Czy coś jeszcze? Nic, to wszystko. Mniej więcej wygląda jak te stworzenia, które tutaj widzieliśmy. I co więcej? I chyba tyle. No i został jest jednym z tych wygnanych do otchłani. Się można spodziewać, krew smoka nie za bardzo mu dobrze na charakter wpłynęła. Dobra, to tyle w tym miejscu. Spodziewałem się czegoś więcej, ale... nie wiem, czy to się zmieniło. Zdawało mi się, że tutaj mieliśmy zdobyć taki mistyczny miecz, dosyć dobry. Ale nie. W każdym razie i tak mamy dobre bronie, więc nie jest to dobrym, nie jest to dużym problemem. Dobra, zabieramy się stąd. I teraz możemy się udać do Ashbury. Dobrze. Tak, inteligencja. Moglibyśmy się chyba nauczyć Hushed Revolver? Nie, jeszcze nie. Tego potrzebujemy aż 15. Dobra. A poczekajmy do rana. Przy okazji, będąc w Tarancie, sprzedając graty, poduczyłem nas trochę. Wziąłem nowicjusza handlowania. Nie pamiętam, co to dokładnie robiło. I wziąłem też nowicjusza rzucania. To spowoduje, że rzucanie mołotowami będzie szybsze. Dobra. Te magiczne rzeczy, ich nie sprzedamy. Właśnie. Magiczni kupcy się obrazili na nas. To już chyba raz widzieliście, że jesteśmy zbyt za bardzo śmierdzimy technologią, żeby z nami handlowali. Zastanawiałem się, czy by nie kupić czasem zbroi płytowej dla Toriana Kella, ale myślę, że Torian Kell będzie takim naszym, jakby to ująć, bardziej DPS-em, więc będę starał się go nie obciążać. Dobra, mamy tak. Ciekawe. Bazowa zbroja płytowa. A
C14 plus 30. Ma lepszą odporność na obrażenia, ale mniejsze AC. I waży generalnie tyle samo. Generalnie AC trochę nie przemawia do mnie w tej grze. I tak wszystko nas non-stop trafia. Więc jeżeli mam do wyboru AC, a damage resistance, wolałbym damage resistance. Metalowe buty, damage resistance plus 10. Ale tu są dużo cięższe, dobra. Nic nie handlujemy. Skoro tu jesteśmy, zagadajmy z tym gościem. Dobra, żeby skrócić to, co on będzie mówił. Generalnie to, co już mu wspominali w Ashbury. Ashbury jest trochę skłócone ze sobą. Ja myślałem, że nam pozwoli. Dobra, tak, bo zamierzali zrobić jakiś... postawić jakiś pomnik. Myślałem, że... generalnie, jeżeli ma się chyba więcej perswazji, to ten gość pozwala, żeby wziąć w negocjacjach za jego... w jego miejsce wziąć udział. I można je poprowadzić tak, żeby to wszystko jak najlepiej poszło. Myślałem, że będę mógł tu wejść na mównicę i zepsuć to wszystko, ale najwidoczniej jestem na tyle mało rozmowny, że nawet mi na to nie pozwolił. Dobra, nieważne, jak się tam dogadują. Z tego, co wiem, chyba nie wyjdzie im to najlepiej. Dobra, a my tymczasem dajmy się do tego... Właśnie, coś im się na to dało? Wszyscy wyszli zadowoleni, ciekawe. Zagadajmy do tego gościa, ciekawe co nam powie. Jest obrażony z jakiegoś powodu. Dobra, nieważne. Dobra. Pójdziemy do tego zamku. Co się tam spodziewam? W sumie nie spodziewam się zbyt dużo. Spodziewam się, że powinniśmy zarobić trochę doświadczenia. Jak zwykle, a poza tym... no może znajdziemy coś, jak zwykle, na odpał. Dobra. Gule. Korean Kel. Zaczął używać broni rzucanej. Nie dostałeś pozwolenia na to. Ty nawet nie umiesz rzucać, człowieku. Dobra. Jestem zawiedziony tobą. Ale teraz jestem przeciążony. Jeżeli potrzymaj te wszystkie rzeczy. Dziękuję, dobry człowieku. A tymczasem... Your order has been executed, sir. Torian Kel przejął. Nazwijmy to... inicjatywę w mówieniu. Has been executed, sir. Dobra. Your order has been executed, sir. Okay. Your order has been executed, sir. Your order has been executed, sir. Dobra. To może zająć Geoffrey'owi trochę.
Nie mogę do niego strzelić w żadnym... A, dobra, tak lepiej. Dobra, może tak. Ty wchodź jako pierwszy. Dobra, nieważne. Przy okazji odkryłem, że klikając przycisk Shift, a czy nacisnąc klawisz Shift, możemy zakazać ruszać się naszej postaci, co powinno pomóc tym problemem, że klikam i ona mi ucieka podczas walki. Dobra, ten topór jest trochę warty. Dobra, weźmy go sobie. Dobry ogrze, potrzymaj. Dobra, ty wchodź jako pierwszy. Mhm. Ale tam jeszcze wejdziemy. Tylko kasa, okej. Okay. Teraz badajmy jeszcze drugie skrzydło. Dziękuję, dzielni towarzysze. Dobra, SOG. Wchodź do środka. Dziękuję. Coś więcej? Nie. Dobra, tu przejścia nie ma, musimy się wrócić. Dobra. SOG. W takim razie przemieść się tutaj. Ładny cios. Jest przejście na górę też. Zamknięte. Your order has been executed. Your order has been executed, sir. Dobra, psie. Otwórz nam te drzwi. Dobra. Your order has been executed, sir. Your order has been executed, sir. Your order has been executed, sir. Sog. Jaj. Your order has been executed, sir. Co wy robicie? Nie, coś mi się chyba zbugowało. Przejdę na górę i w dół, to powinno to zadziałać. Okej, te drzwi też są zamknięte. Dobra, podejdź jeszcze bliżej. Nie do końca to działa tak, jakbym chciał. Dobra, pies. Dobra. Muszę patrzeć na ich wytrzymałość broni, kiedy robię takie rzeczy. Co prawda im ponaprawiałem wszystkie bronie, jakie mieli. Trzeba na to zwracać uwagę. Coś więcej tu? Nic. Dobra. Przejdźmy do tej ostatniej sali. Zobaczymy, co tam jeszcze jest. A ładne jak speedo. Zwłaszcza jeżeli mam okazję strzelać do zombiaków. Okej.
Dobra. Wygląda na salę tronową. Dobra, do tych panów nie chcę się zbliżać osobiście. Kolejne zamknięte drzwi. Te... te są zatrzaśnięte. Mamy klucze. Idealnie. Sog, atakuj tych panów. Mogę to otworzyć? Nie mogę. Dobra. W tym razie klucze chyba pewnie były w tą stronę. Tutaj mamy więcej szkieletów. Te. Spauzować trzeba w odpowiednim momencie. Uważaj, psie. Ładnie. To też jest łucznik. Ładnie. Your order has been executed, sir. Podejdźmy. Dobra, nie wiem co to było. Ktoś chyba musiał wskrzesić tego psa. Nie wiedziałem, że ktoś miał zwój wskrzeszenia. Bo Virgil na pewno nie ma aż takiej biegłości, żeby móc rzucać wskrzeszenie. Dobra, to nie wiem w takim razie, co to było za wskrzeszenie, bo wyglądało na wskrzeszenie, ale prawdopodobnie ktoś coś zużył niepotrzebnego. O. I po łuku. Zapraszam, zapraszam. Przy okazji odkryłem, znaczy odkryłem, sprawdziłem, co daje tym łucznikom takiego kopa. Generalnie ekspert łucznictwa sprawia, że każdy atak wystrzeliwuje dwa strzały. Więc dlatego łucznicy tak często atakują. Dobra. Zresztą już chyba możecie się sami zająć.
been excellent, sir. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Chyba nie bardzo. Właśnie, czy te szkielety coś przy sobie miały? Chyba nie. Ci łucznicy mają trochę złota. Punkt, później się tym zajmiemy. Mniejszy licz i dużo łuczników. Dobra, zanim tam wparujemy, trochę się podleczę. Dobra. Pili się na Virgilu chyba. Dobra. Kto blokuje ruch? Przyznać się. Są dwie pary drzwi. Nie mogą jakoś przejść przez nie. Czasami się tak zdarza. Dobra. Virgil, a to nie jest skrzeszenie, to chyba po prostu jakieś potki bardzo mocno używa. Te, które mu dałem. Dobra. Jeżeli może, to niech używa. I tak większych przydatności bym nie miał. Z nich. Ładnie. Ała. Nie zauważyłem, że coś jeszcze było. Dobra. Dobrze, że się podleczyłem. Złoto. Your order has been executed, sir. Pytanie, czy ten licz coś miał przy sobie? Nie. Ładna skrzynia, która nic nie ma. Czy coś więcej tu jeszcze jest? Chyba nie. Domyślam się, że szukamy klucza do piwnic. Tutaj nic nie ma. Dobrze było się trochę odpocząć, ale... Mech. Tu też nic nie ma. Dobra, to by było wszystko, co? Na tym poziomie. Dobra, nie jestem zachwycony. Oczekiwałem jakiegoś klucza. A momencik, tutaj jest chyba jeszcze jeden pokój. Nie wiem, czy go sprawdziliśmy. Nie. Czy nic tu więcej nie ma? Dobra, jeszcze tutaj. Zobaczę, czy coś pod jakąś ścianą coś nie zostało, czego nie zauważyłem. Wygląda na to, że nie. Dobra. Włamiemy się na dół.
starym sposobem. Momencik, czy tutaj byłem? Tak, byłem. Dobra, tu czy tu, nieważne. Dobra, psie. Podejdź tutaj. Właśnie. Ci niebiescy strasznie klepią. Dobra. Można i tak to załatwić. Teraz chodzimy do lochów. Zamknięte. Widzę, że tu nie będzie więcej zamkniętych rzeczy. Dobra. Większy lisz. A do tej skrzyni jeszcze wrócimy. Dobra. Za mną, drużyno. Słyszałem łucznika. Dobra. Dziękuję, Virgilu. Tak, trochę muszę podejść. Czy się podleczyć? Podleczę się. Dobrze, że się podleczyłem. Dobra. Wybaczcie, to czasami buguje się mi... Buguje, wyłącza mi się mikrofon w trakcie gry, muszę wtedy zrestartować ją, żeby to zadziałało. Dobra. Idziemy dalej. Drużyno, do przodu. Your order has been executed, sir. Your order has been executed, sir. Dobra, tu nic nie mamy, okej. Okay. Tu jest sporo szkieletów. Tam jest też większy szkielet. Dobra. Dobra, drużyna, teraz tutaj. Tyle. Żeby było teraz trochę poczekać na Virgila, ale równie dobrze możemy mu sprzedać troszkę tego. Dobra. Dobra, drużyno, tutaj. Nienawidzę, jak to się dzieje. Dobra.
Your order has been executed, sir. Dobra. Your order has been executed, sir. Czyli tutaj coś mamy. Tylko jakiś marny sztylet. Dobra. Może tak, żeby znowu nie było tej sytuacji, to Sog, wchodzisz jako pierwszy. Dobra. Tutaj nic więcej ciekawego nie mamy. Liczyłem na więcej magicznych przedmiotów i innych cennych rzeczy. Póki co za bardzo nam się nic nie trafia. Dobra. Na tą ekipę trzeba będzie uważać. Na tego pana też trzeba uważać. Dziękuję. Porianie Kelu. Okej, nie założę. Zostaliśmy zaatakowani. Nie no, znowu... Ludzie, ogarnijcie się. Dziękuję. Dobra, to nie wygląda zbyt miło. Ale domyślam się, że w lochach można znaleźć rzeczy, które nie mają miło wyglądać. Tutaj nic więcej nie mamy. To teraz tędy. Dobra. Sok. Idź przodem. Dobra. Co my tutaj mamy? No i teraz mówimy. Dobra. Torian. Dobra, nie wiem skąd to masz, ale okej, nie będę tego podważał. Dobra, potrzymaj te rzeczy, Torianie. Mam nadzieję, że okazują się jakimiś ciekawymi nabytkami. Dobra, wchodzimy do środka. Dobra. No nie. Dobra, może to od razu rozegrajmy w trybie turowym. Wow, 22. Ja się trochę cofnę. Podleczę. Dobra. Muszę dużo ich tutaj zużyć, ale lepsze to niż śmierć. Mogę siebie namierzyć? Dziękuję.
Raczej mniej, czy bardziej przydatni członkowie drużyny mogą się dołączyć do walki? Byłbym wdzięczny. Nie, bo Virgil zablokował drzwi. Dobra, może że Thorian jest przynajmniej tutaj. Czy mogę cię odrzucić? Tak i nie. Dobra. Zróbmy to inaczej. Dobra. Mam nadzieję, że tak lepiej zadziała. Dobra. Zdecydowanie powinno lepiej zadziałać. Pomyślałem, że stawienie drużyny może mieć spory wpływ na przebieg starcia. Dobra. Dobra. Został już tylko tamten pan. Chyba coś próbował powiedzieć. Zaczyna sobie jakieś ciekawe rzeczy. Pewno się przydadzą. Czy coś więcej tutaj? Tutaj nie. I tylko trochę kosztowności. Dobra, i co? I to wszystko? O, trochę złota. Dobra. Musimy zidentyfikować te rzeczy, które nam podropiły. I co? I to tyle. Czekaj, Virgil, coś poniosłeś jeszcze? Trochę złota. Oddawaj. Dobra. Czy coś więcej jeszcze mamy robienia? Chyba nie. Chyba zrobiliśmy wszystko, co miałem do zrobienia po tej stronie. Nazwijmy to gór mglistych. Dobra. W takim razie ja się tutaj wytoczę z tego zamku. Poidentyfikuję, posprzedaję wszystko, co mogę. No i cóż, w następnym odcinku Wyspa Rozpaczy. Tak to się nazywa? Tak. Dobra. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.